To co, pijemy? Nie no, chłopaki, ja chyba dzisiaj odpadam. Nie no, kurwa, Zeno się nie napijesz. Dobra, nie dam się prosić. No to zdrowie! Nie no kurwa trzeci. Lepiej by tej historii nie znały moje dzieci. Co się stało wczoraj zostanie zagadką. A dług w portfelu mam większy niż Bangkok. Tego co się działo nie wiedzą przyjaciele. Ale gruby melanż nie mijał się z celem. Niepewne spojrzenia i ciężka rozkmina. A wódka tak jak była? Takiej teraz nie ma. Ej, chętnie bym wypił coś sobie na klina. Może przypomniałbym sobie co to była za dziewczyna. Wchodzę do kibla, patrzę w ładnie ziomek kima. Myślę, że ostatniej nocy każdy tu przeginał. Leży tuż obok ze 2 litry wody. A numer na poduszce to nie efekt pogody. Ej, szybko wykręcam numer z poduszki, lecz słyszę: twój stan konta jest pusty. Ziomek koło mnie, chyba nie wiem kto to. My tak balujemy, a ty co robisz cioto? Ciągle za duże duło, flachy z browarem zbija. W głowie grube śmigło, a tu ktoś coś nabija. No co? Nabijaj, ziom, przecież nabijaj. Mu nie odmówię, w takiej mieszance ja zawsze się lubuję. Patrzę na telefon, ze 100 nieodebranych 2 ziomków brakuje. A trzeci jest zjarany, majtki na podłodze i to raczej nie moje. Chyba jakaś panna tu była we wtorek. Odpalam blanta i już nie pierwszego. Ziom, polewam, polewam kolejnego. Kolejne kilka dni znowu przejarane. Kolej sypie kokę, daj spokój baranie. Dostałem sygnał, ktoś dzwoni, nie odbiera. Mam kaca, dziś niedostępny, dzisiaj umiera. Jeszcze do tego jakaś dupa do mnie się dobiera. Ej kotku, znamy coś się! Coś mi wspomnienie doskwiera. Co się działo w nocy? Chyba mam efekt motyla. Na uspokojenie idę jednąć sobie krztyla. Ty, stop. Przecież kurwa miał być Ercio, gdzie on jest? Ty, faktycznie, nie ma go. Dawaj Berti, dzwoń do niego, kurwa. Ty, o wilku mowa, dzwoni do mnie. Siema Ercio, ty, gdzie ty jesteś? Ta. No to wpadaj. A przecież... To weź coś kup jeszcze. No dobra, to czekamy. Co, no, dzięki. Weźmie flaszkę? Weźmie. A, zajebiście. No.